będą jaja. Piękne kobiety. Ja wiem. I alkohol. Kurde, jakie efekty. Siemanejro, witam was, wujek Dolar w trzecim odcinku naszego najnowszego teleturnieju Uncle Dollar Show. Poznam was z naszymi dzisiejszymi wspaniałymi graczami, którymi są Damian, Magda i Patryk. Witajcie serdecznie. Witam. Siemanko. Witam, hej. Za chwileczkę zaczynamy grę. Na początku powiem o kilku prostych zasadach gry. W każdym z odcinków będę mówił jakieś krótkie, proste tipy. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani pełnym regulaminem, zapraszam do odnośnika. Puśćmy naszym graczom filmik z regułami, a ja za chwilę podam wam kilka prostych tipów, które warto zastosować w trakcie gry, żeby sobie pomóc w dojściu do szybszego finału. Witajcie w zwariowanym świecie wujka Dolara. Przed wami szaleńczy rajd poprzez nieskalane bogactwem obrzeża miasta, tętniące życiem przedmieścia, aż po ociekający dolarami i usłane wielkimi wieżowcami Dolaropolis. Pokonaj drogę do nieskończonego bogactwa. W jej trakcie natkniesz się na przeróżne zadania, zawarte na ukrytych kartach rozsianych w polach tej magicznej planszy. Żółte i czerwone karty to test na wiedzę, zaś zielone obsypią gradem szeleszczącego szmalu. Niebieska przybliży cię o kilka kroków do finiszu, ale też uważaj, groźne pioruny porażą cię swoją mocą i spróbują przeszkodzić ci w osiągnięciu celu. Możesz też poznać potężną moc swojej piochy, zadając ciosy przeciwnikom, a i mrożący miecz Freezer pomoże ci powstrzymać ich przed wygraną. Łaskawy los może przynieść ci ochronną tarczę w postaci karty białej, chroniącej cię przed przeciwnikami. Zabawy doda wszystkim karta Extra Voice, dzięki której rozśmieszysz nasze grono swoim głosem, a i Extra Face urozmaici rozgrywkę, gdy zmienisz swą twarz. Wasz spryt, mądrość, a przede wszystkim szczęście zostanie wam wynagrodzone, gdy staniecie u złotych bram wieżowca Uncle Dollar. Powodzenia! Dam dzisiaj takiego tipa. Niech gracze pamiętają o tym, że jakiekolwiek zakupy i wykorzystywanie kart możliwe jest tylko przed wykonaniem swojego ruchu. Jak już rzucamy kostką, niestety przepada możliwość robienia zakupów. I kasę za odpowiedzi na pytania dostajecie w zależności od tego, w którym miejscu na polu jesteście. Połówka planszy to jest jakby stuwa. Zaczynam od stówy, tu stuwa, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć. Szkoleniowy etap mamy za sobą. Teraz przechodzimy do naszego pierwszego gracza, Damian. Witamy cię serdecznie, brawa dla Damiana. Witam, witam. Powiedz parę słów o sobie, przedstaw się. Jestem Damian. Lubię szybkie samochody i alkohol. Marzę, żeby kiedyś móc żyć właśnie na przykład z produkcji własnego piwa. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Świetny pomysł na życie. Świetnie się przedstawiłeś. Tak. Rozmowa kwalifikacyjna. Masz od nas zielone światło. Działaj, chłopaku. Tasujemy karty. Jeśli coś wyjdzie, to wyślę po parę piwek dla wszystkich. Dzięki serdeczne. Także możecie się spodziewać, że nie dostaniecie swoich piwek w przyszłości. Przypomnę jeszcze tylko wszystkim graczom, że gramy dzisiaj o 4 eleganckie stóweczki. No i oczywiście życzę Damianowi, jak również pozostałym graczom, powodzenia i gramy. Karty, jak wcześniej widzieliście, potasowałem, rozłożyłem. Damian, twój ruch. Którą kartę otwieramy? Drugą z lewej strony. Druga z lewej. Proszę bardzo, pięć oczek. No piękny pierwszy ruch. Idziemy, pięć pól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pole numer pięć. Karta biała, neutral. Tak naprawdę ta karta uratuje cię przed jakimiś trudnymi sytuacjami w trakcie gry. Przypomniałem sobie jeszcze, że każdemu na dobry początek dajemy po 7 stóweczek. No, no elegancko, to mi się podoba. Ruch wykonany. Przechodzimy do Magdy. Magda, poproszę ciebie teraz o krótkie przedstawienie się, opowiadaj. Ja jestem sportsmenką oczywiście, ale szykuję się dzisiaj na imprezę, że te pieniądze dzisiaj chcę znaczy na planie.
Teraz to ten. Karty gotowe do losowania. Twój ruch, którą odkrywamy? Trzecia od prawej, proszę bardzo. Dwa oczka. No nie za mocny start, ale idziemy. Raz i dwa. Mama zawsze mówiła, głupi masz szczęście. To wychodzi, że jesteś mądra, bo dwa oczka to nie za bardzo szczęśliwie. I mamy kartę Extra Face. Extra Face leci na twarz Magdy. Magda dzisiaj na imprezie z takim face'em po prostu wszystkie chłopaki twoje. Magda, powiem ci, jeszcze dwa wypiję i będziesz najpiękniejsza. Ja zawsze byłam. Dobra, przechodzimy do Patryka. Opowiedz teraz, ty Patryk, coś tam, parę słów o sobie, co tam robisz, gdzie mieszkasz? Jestem z Ełku, mam 21 lat, na co dzień prowadzę ze znajomym markę z biżuterią. Brawa dla Patryka, życzę ci tak jak poprzednikom powodzenia i sukcesów w gierce. Którą kartę odkrywamy? A, kurde, to się zamyśliłem, poczekaj. Niech będzie czwarta od lewej. Czwarta od lewej. Proszę bardzo, pięć oczek. Ładny shot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w polu numer pięć. Zielona kasa. Dwie stóweczki. Proszę bardzo. Dziękuję. I przechodzimy do Damiana. Ten już poczuł luz. Dobry start. Druga od prawej. Druga od prawej, proszę bardzo. Szósteczka, no pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery. Damian jest pierwszy. Pierwszym graczem, który wjeżdża na poziom drugi. I kurwa, zapomniałem, ile oczek mam ruszyć. 5 i 6. Damian jest na polu numer 11 i Extra Face! Jest! O! Jest Damian! Piękny Damian! Tak dużo się nie zmieniło, naprawdę. Jakbyś chciał, żeby ci piwa trochę przybyło za free, to weź butelkę do góry podnieść. Właśnie. No to zajebisty bardzo. Teraz kolej Magdy. Magda na mnie się jeszcze tu szykuje na imprezę. Przy okazji wykonaj ruch. Dobra, jestem gotowa. Karty rozłożone, gotowe. Która karta? To teraz będzie trzecia od lewej. Trzecia od lewej, proszę bardzo, jedyneczka. No, pole numer 3. Już nie wybieram trzeciej. Trzy pola do przodu. Trochę tutaj plansza pomaga wybustować. Raz, dwa, trzy. Wracamy do Patryka. Niech będzie druga od prawej. Czuję presję na sobie. Druga od prawej, proszę bardzo, jedyneczka. Patryk na polu numer 6. Extra Boys. Co, coś się zmieniło czy nie? Bo ja nie słyszę, żeby był jakiś zmieniony. Poezja normalnie. Jakie to jest zabawne, że on nie wie, o co chodzi. Bez kitu, bo wy chociaż widzicie te kamerki. Widzicie, jak wyglądacie. Ja nie słyszę tego. Myślałam, że teraz... Zrobicie mnie w kutkę. Bez kitu, ja tu przyklinam, a potem moja mama będzie to oglądać. Przepraszam. Się wydy. Ja nie jestem taki, przysięgam. To nie tak miało być. To jest presja otoczenia i kamery. No i teraz przechodzimy do Damiana. Mój ruch jest taki, że wybieram kartę. Trzecia od szary. Trzecia od szary. Proszę bardzo, dwa oczka. I w polu dziuru. Rozkładamy kartę i tyle oczek, ile Damian wylosuje, tyle niestety będziemy musieli go cofnąć. Pierwsza od prawej, proszę bardzo, jedno oczko, no masz szczęście. Jest. Dobrze, jest. Ja mówiłam, głupie, masz szczęście. Kurde, coś u mnie się to nie sprawdza, ty. Jest jakaś nadzieja dla mnie jeszcze. Jest ogromna nadzieja, Patryk. Po prostu wszyscy jesteśmy z tobą. Wspieramy cię. Dzięki, stary. Serio. Teraz ja. Magda zaczyna tu nam wyglądać na gorącego wampa. Na razie na pół, na razie na pół twarzy. No dobra, to teraz pierwsza od prawej. Pierwsza od prawej, proszę bardzo, szósteczka, no. Piękny strzał. Proszę, pięknie. Ja też będę mówił pierwszy od prawej, bo jest... Każda karta. Ten jedna, ta sześć. Teraz tak się śmieję, po prostu głosik Patryka jest... Przemocny. Bez kitu, ja zawsze ciągle zapominam o tym, że mam zmieniony głos. 5, 6, Magda na polu 12. Mamy kartę żółtą, czyli pytanie quizowe. Lecimy.
numer konta podać też trzeba? Jak wygrasz, to tak. Która z wymienionych osób stała się największym pośmiewiskiem w 2021 roku? Odpowiedź A. Najman. B. Bonus BGC. C. Lil Masti. Czas start. Bonus BGC. No niestety, ale to jest niepoprawna odpowiedź. Nie ma chlania dzisiaj. No. Tak naprawdę Najman go pobił, myślę, że co najmniej stukrotnie. Najman zdecydowanie wygrał w tym roku. Magda nie zarobi kaski. Chyba ja dzisiaj w melanż będę uderzał. Patryniu, którą kartonie ci odkryć? Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo, trzy oczka. Patryk w polu numer 9. Karta zielona, czyli kasa. Leci dwie stóweczki. Zdejmujemy już ekstra wojsik z Patryka. Ja jestem za tym, żeby go zostawić do końca. Damian, twój ruch. Pierwsza od lewej. Pierwsza od lewej. Piąteczka. O, no, pięknie. I w polu 17 mamy kartę żółtą. Najbardziej lajkowane zdjęcie na Instagramie to... Odpowiedź A. Jajko. Odpowiedź B. Córka Kylie Jenner. I odpowiedź C. Mucha. Czas start. Co za pytanie? Nie wiem, dobre jajko. Pytanie. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Jajko. I bardzo dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. I na twoje konto leci... Serio, to nie widziałeś tego zdjęcia z tym jajkiem? Widzisz, Magda, dzisiaj ja będę chlał, nie ty. No miał chyba ponad 100 milionów grudzień. Damian już ma 1300, Magda 700 i Patryk 902 dolarów. Magda, twój ruch. Pierwsza od lewej. Pierwsza od lewej, proszę bardzo, pięć oczek. I w polu mamy kartę zieloną, 400. No także już też jakieś zakupy, jakbyś chciała, to już byś mogła w następnej kolejce robić. No, już znikła, 400 dostała i znikła. Jak te kobiety już na zakupy poszły. I przechodzimy do Patryka. Tasujemy karty, rozkładamy. Trzecia od prawej. Trzecia od prawej, proszę bardzo, jedyneczka. Ach. Tym razem nie poszło. Jesteśmy na polu numer 10. Karta neutral. Ratunek w wypadku ataku. Przechodzimy do Damiana. Ja to bym ten, zamroził Magdę. To musisz najpierw kupić freezera, czyli pobieramy 8 stówek, tak? Tak jest. Freezerek leci na Magdę. No, no, teraz można grać. Kurde, jaki efekt. Magda zamrożana i Damian. Drugą od lewej. Druga od lewej, proszę bardzo. Dwa oczka i w polu 19 mamy kasa. 400 leci na twoje konto. O, no i pięknie. Trochę odbudowujesz portfel po zakupach. Tak, można żyć. I przechodzimy do Patryka. Ja jestem uziemiona. Niech będzie druga od lewej. Druga od lewej, jedyneczka. Kurde, no, coś tempo tutaj nam spadło. Idziemy jedno pole. Pytanie żółte. Kim był Wiesław Wszywka? Odpowiedź A. Piosenkarzem. Odpowiedź B. YouTuberem. Odpowiedź C. Pisarzem. Czas start. Ale wyjdę na idiotę, jak pewnie... O, czekaj. Wiesław Wszywka. Ja no niestety, pierdziele. Ale czas minął, odpowiedź nie padła. No wódka, jak wódka smakuje, jednakowo, czyli wspaniale, no. Alkohol 0,5%. To kierowcy tylko mogą pić. A propos de facto, byłem wczoraj na złomie. Oczywiście poszłem w pieniążki zainwestować w alkohol, no i tym podobnie. No i wracamy do Damiana. Która karta? Trzecia od prawej. Proszę bardzo, szósteczka. Piękny strzał. Lecimy z tym. Damian jako pierwszy wzbija się na level trzeci. I w polu 25 mamy dwa pola do przodu. O, lecę z tym panowie. Także zaraz będzie Damian finiszował raz i dwa. Jest. Pamiętajcie, piwo. Moje paliwo. Widać, na paliwie dalej się dojeżdża. Dobra, zdejmujemy freezera z Magdy. No i teraz ruch Magdy. Magda. Pierwsza od lewej. Pierwsza od lewej, no. Powiem szczerze, że trochę nie za dobry ruch, bo mogłaś już coś kupić. A za chwilę Damian wygra, bo jest trzy pola przed finiszem, więc trochę stracona szansa. No ale cóż, idziemy. A w polu 19 mamy Extra Boys. Już jestem, już mówię śmiesznie, czy jeszcze nie? O, jest pięknie.
jak na kacubie. To jest jeszcze lepsze niż to, co miał Patryk. Cieszycie się. Na szybko przed imprezą jeszcze przeszła drobną mutację i przechodzimy do Patryka. Kupuję, bo mogę kupić, tak, no nie? Możesz kupić Freezera tylko, bo masz 1100. Dobra, dobra, to niech będzie Freezer i będzie na Damiana. Karta Freezer leci na Damiana. Ja mam pytanko. Pobierzemy jeszcze tylko od Patryka kasę za zakup. A co z tą kartą bezpieczeństwa moją? Mogę ją wykorzystać teraz? Możesz. To wykorzystuję. To cofamy Freezera. Działa karta neutral od Damiana. Ja ci siano tylko, mordeczko. Coś tam jednak umiesz myśleć. Damian wyszedł z więzów lodu. Z moje pracują. Ale teraz jeszcze kolej na ruch. Trzecia z lewej. Proszę bardzo, piąteczka. I w polu 17 mamy kartę białą. Patryk szczęśliwy, nic mu nie może zaszkodzić, no ale niestety inny układ gwiazd na niebie powoduje, że przechodzimy do Damiana, który jest po prostu tyci od wygranej. Kończę z wami. Teraz ostatni mój ruch. I zabieram maksymalnie i lecimy. Dobra, jesteśmy. No właśnie. Karty gotowe. Tylko wiesz co, weź może nic nie mów, dobra? Pijemy dziś za Damiana Harms. Tak. Tak się najlepiej panu. Jak nic nie wydaje. Nie pij tyle, Magda, proszę. Życie jest piękne. Zabawa u wujka dolara też. Damian. Właśnie zgrzałem. Kończ tą nierówną walkę. Dwa od lewej. Proszę bardzo. Dwa oczka! Ale nieszczęście. Raz i dwa. Pole 29. Jeszcze macie szansę, pozostali gracze i do Damiana trafia karta czerwona. Damian ma szansę podbić stan swojego konta poprawną odpowiedzią na pytanie. Wymień trzy dania na pierwszą randkę. Czas start. Kaczka, zupa, rosół i danie duchu. Kontrowersyjna odpowiedź w szkole zaliczamy. Danie dupy, kapie. I na konto Damiana leci 6 kubeczek. No i przechodzimy do Magdy. Magda. Dobra, ja kupuję coś, żeby było załatwione. No tutaj przy twoim stanie konta 1100 tak naprawdę jedyne co możesz kupić to Freezera. Ja jestem bogata. To prawda. I przepita. Pogramy 8 stówek i Freezerek leci do... Do Damiana. Co? Do Damiana. Nie mogę z tego głosu. Magda, twój ruch. Którą kartę odkrywamy? Pierwszy od lewej. Pierwszy od lewej. Magda też ostro do przodu i w polu 25, co czeka na Magdę. Karta żółta, pytanie quizowe. Jak ma na imię BDOES? Odpowiedź A, Borek. Odpowiedź B, Borys. Odpowiedź C, Mateusz. Czas start. Borys? To jest poprawna odpowiedź. No i idziemy do Patryka. Patryk za wiele nie może, tak naprawdę nie ma pieniążków, żeby coś kupić. Niech będzie druga od prawej. I mamy szósteczkę, piękny ruch. I w polu 23 mamy jedno pole do przodu. Teraz odmrażamy Damiana. Teraz, żebyś nie wygrał, to musiałbym w tym momencie dostać zawału serca i paść tutaj, żeby odcinek nie był dokończony. Czyli tak naprawdę dla formalności. Ale zanim to się stanie... Albo dobra, dam wam życie. Chciałem kogoś zamrozić, ale dobra, znacie dobroć pana. Dobroć pana. To teraz jak ty masz pewną wygraną, to szkoda, żebyś pieniądze wydawał. Tak naprawdę, jakbyś miał $1300, to masz szansę wejść do gry finałowej sezonu. Bo przypomnę też i widzom, że gracze, którzy w ciągu całego sezonu osiągną najwyższy poziom zebranych $1000 w trakcie gry, wchodzą do gry finałowej. Tak naprawdę trzymaj kasę, bo i tak wygrałeś. No dobra, formalność. Która karta? Pierwsza od prawej. Pięć oczek i mamy finalistę. Damian wygrywa w pięknym stylu. Gratulujemy Damianowi. No i za to możemy wypić, panowie.
Najlepszego. Brawo. Piękna brawo. Gra, piękne ruchy. Piękne kobiety. Damian wygrywa. Strzelasz szanse, 4 stóweczki. Stóweczki tradycyjnie lecą do Damiana. Już czuję zapach pieniądza. Niestety Magda, no dzisiaj musisz z Kotiną wziąć tę imprezkę. No nie, no ja już mówiłam, że dzisiaj pijemy za Damiana pieniądze. On już się zgodził. I oczywiście przypomnę, że jeżeli widzowie z mojego linku pod filmem pod strony na stronie fundacji nazbierają w ciągu 14 odcinków sezonu pilotowego 100 tysięcy złotych, to ja od siebie w ramach tej akcji wpłacam drugi raz 5700 na konto fundacji. Także zachęcamy wszystkich, wspomóżcie nas też, żeby tą akcję zakończyć sukcesem. Drodzy widzowie, to już koniec na dzisiaj. Damian z 1302 dolarów ląduje na pierwszym miejscu tabeli sezonu. Jest na ten moment liderem naszej tabeli. I cóż, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam też na profile naszych graczy. Widzimy się w następnym odcinku w środę o 19:15. Cześć! Siemano! No właśnie nie wiem, co się stało. Winda bez mnie pojechała. Przed nosem ci uciekło. Pijanych nie wpuszczamy. Quizowe. Przydowoliliśmy choracze, paliliśmy bloki. Może cię zabierę. Zabierę. Zabieraj cię. Ja cię zabierę na imprezę.